Arkadiusz Dąbrowski, dobry wieczór Państwu. Witam w 10. jubileuszowym odcinku Politycznej Szafy Arkadiusza Dąbrowskiego, a moim i Państwa gościem jest poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Klimczak. Dobry wieczór, Darku. Dobry wieczór, witam serdecznie. Darku, Zjednoczona Prawica zarzuca opozycyjnym partiom demokratycznym, że te tylko potrafią krytykować, nie przedstawiają żadnego programu, a tymczasem Polskie Stronnictwo Ludowe w ubiegłą sobotę zorganizowało konferencję w całym kraju pod takim tytułem Mamy Plan i przedstawili nasi działacze takie realne propozycje do walki z inflacją i na poprawę jakości życia Polaków. Jaki jest plan Polskiego Stronnictwa Ludowego na wszechobecną drożyznę i na to, co się dzieje w naszym kraju? No my w PSL-u w przeciwieństwie do PiS-u mamy plan na to, jak walczyć z bolączkami, które trapią dzisiaj zwykłego człowieka, bo to jest nie tylko inflacja, ale gdziekolwiek pójdziesz, czy jakikolwiek obszar życia analizujesz, tam jest kłopot. Pojedziesz na stację benzynową, jest kłopot. Chcesz kupić węgiel, masz kłopot. Przychodzi ci nowy harmonogram rat kredytu, jest kłopot. A największy kłopot jest w tym, że ci ludzie, którzy dzisiaj rządzą naszym krajem, oni nie mają żadnej strategii, żadnego pomysłu na to, jak walczyć z drożyzną. Dlatego my, PSL jest partią racjonalną. Zawsze mamy pomysł na poszczególne kwestie, które dzisiaj rządzą naszym życiem. Natomiast w sytuacji obecnej, bezczynności i wręcz bezradności rządu, musieliśmy wyjść twardo, ofensywnie z konkretnym programem. Ono nazywa się Mamy Plan, ale ono dotyczy także kwestii inwestycji. Na przykład wspomniane przeze mnie kredyty. No każdy z nas widzi, że no idą w górę niesamowicie. Każdy, kto miał jakikolwiek zapas pieniędzy i mógł to wydać na przykład na wakacje, no dzisiaj nie wyda tego. Więc my jako PSL proponujemy, że jest prosty mechanizm do obniżenia rat. Między innymi likwidacja marży od kredytu. Marża jest istotną częścią każdej raty kredytu. I ona kiedyś miała rację bytu, kiedy oprocentowanie kredytów było bardzo niskie, 1,5%. Teraz, kiedy oprocentowanie jest bardzo wysokie, marża traci rację bytu. Banki zarabiają miliardy na naszych kredytach, więc po co mamy płacić tę marżę? Tym bardziej, że duża część w Polsce banków jest repolonizowana i wpływ na nie bezpośrednio ma rząd, bo przecież tam zasiadają jego nominaci we władzach tych banków. Więc gdyby tylko pan premier chciał, mógłby taką marżę od kredytów zlikwidować poprzez twardą rozmowę z prezesami banków czy radami nadzorczymi tych banków, ale tego nie robi. Gdybyśmy my rządzili, na pewno tę marżę byśmy zlikwidowali, a to jest na pewno kilkaset złotych mniej do płacenia każdego miesiąca, mimo podwyższonych stóp procentowych. My nie mamy wpływu na Narodowy Bank Polski. Większość w Radzie Polityki Pieniężnej mają nominaci PiS-u, prezydenta obecnego. Ale to także uważamy, że powinien być zlikwidowany podatek Belki, kiedyś ustanowiony, niby to miał być podatek od ludzi bogatych. Dzisiaj każdy, kto ma jakiekolwiek oszczędności, musi od nich płacić podatek Belki. I to samo dotyczy ludzi, którzy mają swoje oszczędności na koncie, a te pieniądze topnieją wraz z rosnącą inflacją. PSL ma na to plan. Uważamy, że Narodowy Bank Polski powinien wyemitować wysoko oprocentowane obligacje 15% na poziomie inflacji i wtedy mamy pewność, że inflacja nie zje nam tych pieniędzy. W każdym obszarze funkcjonowania państwa mamy taki pomysł, czy to dotyczy cen żywności, paliw, inwestycji. PSL ma plan, my go prezentujemy w różnych miejscach w kraju, w każdym województwie, mniejszych miejscowościach. W najbliższą sobotę także wspólnie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem będziemy w województwie łódzkim Kołowicza prezentować kolejne obszary naszej aktywności, naszego planu. Właśnie PSL rozpoczął także cykl spotkań. Działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego spotykali się z rolnikami, ostatnio z przedsiębiorcami. Jednym z takich punktów w Mamy Planie
Polskiego Stronnictwa Ludowego jest spokój legislacyjny, na co narzekali właśnie przedsiębiorcy, którzy nie potrafią nadążyć za tymi wszystkimi zmianami, które funduje im Polski Ład. Na czym według Polskiego Stronnictwa Ludowego powinien polegać spokój legislacyjny? No właśnie to hasło spokoju legislacyjnego przejęliśmy od przedsiębiorców. My w kwietniu organizowaliśmy cały cykl spotkań jako jedyna partia, tylko i wyłącznie z przedsiębiorcami. My czujemy się reprezentantem polskich przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy prowadzą mniejsze firmy, średnie firmy. I to od nich wzięliśmy to hasło, które zamieniliśmy na projekt ustawy, której autorem jest, prowadzącym w naszym parlamencie jest Kazimierz Michał Ujazdowski, profesor prawa z Uniwersytetu Łódzkiego, ale członek naszego klubu, senator. Generalnie chodzi o to, że wszelkiego rodzaju zmiany podatkowe muszą być zmieniane, muszą się odbywać na zasadach kodeksowych. Tak jak kodeksy proceduje się zupełnie inaczej w parlamencie, tak samo musi być potraktowane prawo dotyczące podatków bądź ustroju samorządów, w tym samorządu terytorialnego, zawodowego. No nie może być tak, jak to PiS zrobił z Polskim Ładem, że miało być super, a okazało się, że mamy niższe pensje, wyższe podatki. No, to jest po prostu jedno wielkie dziadostwo, to co zaproponowano i szybko się z niego wycofano. Nasz ten spokój legislacyjny ma polegać na tym, że każda zmiana, która dotyczy polskiej działalności gospodarczej, polskiego przedsiębiorcy, kogoś, kto prowadzi biznes w Polsce, musi być przede wszystkim z nim skonsultowana i nie może być ad hoc wprowadzana. Tak jak to się dzieje w ustabilizowanych zachodnich demokracjach, gdzie szanuje się człowieka, który potrafi prowadzić swój biznes. My jako PSL chcemy tym wszystkim ludziom powiedzieć, my was szanujemy, dlatego prawo będzie tworzone wspólnie z wami i nigdy wbrew wam. Właśnie, poza tym, że jesteś wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, chyba jedynej partii, która tak głośno upomina się o prawa rolników, jesteś także posłem na Sejm. Mamy teraz wiele skarg od rolników, że ukraińskie zboże zarewa polski rynek, co powoduje spadek cen zboża, a przecież dobrze wiemy, że wzrosły ceny, jakby, że się tak wyrażę, produkcji tego zboża, bo nawozy podrożały 400%, saletra podrożała, podrożały ceny paliwa. Co robi polski rząd, aby pomóc polskiemu rolnikowi? No właśnie, Arek, dobre pytanie, bo nic nie robi. I kiedy ja spotykam się z ludźmi, którzy prowadzą swoje gospodarstwo, tutaj głównie chodzi o producentów zbóż. Oni niedawno protestowali pod Sejmem. Tak dla ciekawostki, różni posłowie wyszli do tych rolników, no przede wszystkim PSL wyszedł i rozmawialiśmy o tych różnych kwestiach. Natomiast alergicznie rolnicy zareagowali, kiedy wyszedł przedstawiciel klubu PiS-u. To w telewizji tego się nie dało pokazać, bo tam padły niecenzuralne słowa. Jemu kazali wypier i nie dokończę. A to był poseł Kowalski z Solidarnej Polski, no ale z klubu PiS-u. Tak, no jest mój faworyt. Tak jest nastawienie rolników do PiS-u. No, ja pamiętam, jak była forsowana piątka Kaczyńskiego, no to na biurach poselskich wywieszano transparenty. Rolnicy wywieszali posłom PiS-u transparenty. Tu pracuje, czy tu mieszka zdrajca polskiej wsi. Obornik leciał do biura, taczka była przygotowana, bo tak wieś jest wkurzona na PiS. Dlatego my jako PSL dopominamy się tego, żeby ustanowić korytarze do transportu zboża ukraińskiego. Tak jak powiedziałeś, nie po to płaciło się tak dużo za nawozy, za paliwo, w ogóle koszty otoczenia tego biznesu tak wzrosły, że dzisiaj każdy oczekuje odpowiedniej ceny za to zboże, które niedługo po żniwach będzie szło do sprzedaży. Ale co mamy zrobić, jak na wschodzie Polski wszystkie silosy są pełne, bo tam już jest zboże ukraińskie. Czy rząd w ogóle panuje nad tym? Władysław Kosiniak-Kamysz dopominał się o to i dzisiaj mamy już praktycznie przygotowaną ustawę, która tak naprawdę zastępuje bezradność, bezczynność Ministerstwa Rolnictwa, ale także komisarza Wojciechowskiego. Przypomnijmy, że PiS ma nie tylko całą władzę w Polsce w jednym ręku, ale także ma swojego delegata do Komisji Europejskiej w postaci pana Wojciechowskiego, który jest komisarzem do spraw rolnictwa. I nic nie zrobili, żeby ustanowić tak zwane korytarze transportowe.
To nie jest enigmatyczna nazwa. Każdy, kto się zna na tych kwestiach, wie, że to jest sformułowanie w prawie międzynarodowym i dotyczy właśnie wszelkiego rodzaju formalności dotyczących wwozu takiego produktu, w tym przypadku zboża, punktów przeładunku i tak dalej, plombowania i tak dalej. I my chcielibyśmy, żeby na podstawie ustawy, którą lada dzień skieruje PSL do Sejmu, a najprawdopodobniej o tym będzie w sobotę właśnie mówił w gospodarstwie rolnika pod Łowiczem Władysław Kosiniak-Kamysz. Na twojej antenie, Arek, pierwsi o tym mówimy. My przedstawimy szczegóły tej ustawy i zagwarantujemy polskiemu rolnikowi, jeżeli tylko PiS się zgodzi poprzeć ten projekt w parlamencie, że nie straci na transporcie przez Polskę ukraińskiego zboża. My oczywiście będziemy także proponowali, żeby to zboże szło przez inne porty i przez inne kraje, między innymi Rumunię i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby ratując ukraińską gospodarkę, nie zniszczyć swojej. Żeby ratując ukraińskie państwo i rolnika, nie podciąć skrzydeł naszym rolnikom. My jako PSL jesteśmy, bez względu na to, czy rządzimy, czy nie, zawsze jesteśmy rzecznikiem polskiej wsi i rolnictwa. Właśnie, Darek, wspomniałeś, że polska wieś jest wkurzona na PiS, ale także z tej rozmowy wynika, że wkurzeni są kredytobiorcy, są wkurzeni obywatele za to, że za tą szalejącą inflację, za te drożejące ceny. Mnie zastanawia jedno, zawsze mnie ciekawiło jakby kulisy pracy posłów, to co się dzieje w Sejmie. Zakładam, że na spotkaniach takich w przerwach gdzieś tam rozmawiacie czasem także z posłami z PiSu i przecież nie wszyscy posłowie PiSu to mają twarz Marka Suskiego czy Jacka Sasina. Są tam też pewno zdroworozsądkowi ludzie, z którymi można porozmawiać. Czy czuć już w obozie PiSu taki lęk przed drożyzną, że ta drożyzna może być gwoździem do trumny dla Zjednoczonej Prawicy? Oczywiście, że tak. Chociaż z tym zdrowym rozsądkiem, szukanie zdrowego rozsądku w PiSie, no to jest jak szukanie... Przesadziłem. ...stawciana. Ale nie powiem, nie. Jest kilka osób rokujących i oczywiście trzeba być obiektywnym. No nie mogę powiedzieć o wszystkich, że właśnie mają twarz Marka Suskiego. Natomiast oczywiście oni mają ogromną świadomość tego, że jest źle i że ludzie tę winę przypisują właśnie nim, politykom PiSu, posłom PiSu. Nie wiem, czy ty, Arek, zauważyłeś, bo pewnie też jeździsz po różnego rodzaju spotkaniach, uczestniczysz w różnego rodzaju wydarzeniach w ramach swojej aktywności, ale u mnie w województwie łódzkim widać to, że frekwencja PiSu, obecności posłów PiSu na spotkaniach no jest marna, wręcz żałosna. Kiedyś jeden przez drugiego się pchali do mikrofonu. Dzisiaj czy pojadę na spotkanie z strażakami, czy z rolnikami, czy z jakąkolwiek inne spotkanie, tam już nie ma posłów PiSu. Ja myślę, że to jest chyba jakaś ich strategia na przeczekaniu. Oni wiedzą, że lepiej się chyba nie wychylać, nie pokazywać ludziom, kiedy dzisiaj no, mają ogromne kłopoty finansowe, no bo ich rządy odbijają się niestety na naszej kieszeni. Wiesz, wielu Polaków zadaje sobie pytanie, co nas czeka w przyszłości, bo generalnie zawsze w każdej sytuacji człowiek dąży do tego, żeby zobaczyć jakieś światełko w tunelu. Chodzi mi mianowicie o Narodowy Bank Polski, o stopy procentowe, bo niedawno Sejm wybrał Adama Glapińskiego na kolejną kadencję i poparło tą kandydaturę 234 posłów. Poza PiS-em poparło Adama Glapińskiego także Kukiz 15, poseł z koła Polskie Sprawy oraz dwóch posłów niezrzeszonych. Powiem szczerze, że oglądając konferencję, bo staram się przetrwać przez każdą Adama Glapińskiego, naprawdę zastanawiam się, czy leci z nami pilot i czy on tak naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje z polską gospodarką, z polskim pieniądzem. Dlaczego PiS, mimo tych kompromitujących wypowiedzi i dołującej, znaczy rosnącej inflacji, ale dołującej gospodarce, zdecydował się na ponowny wybór Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego? Dla człowieka, który myśli rozsądnie, no to jest koszmarna decyzja, wybór pana Glapińskiego na kolejną kadencję. Natomiast my musimy pamiętać, że wewnątrz PiS-u są zupełnie inne mechanizmy. Tam się nie myśli zdroworozsądkowo. A pan Glapiński to jest stary, dobry kolega pana Jarosława Kaczyńskiego. I czy chciał, czy nie chciał pan prezydent Andrzej Duda, no musiał przedstawić taką kandydaturę. Skąd inną wiemy, bo przecież w kuluarach
takie informacje się rozchodzą, że w ogóle wcale się nie uśmiechało panu prezydentowi Dudzie przedstawiać Sejmowi takiej kandydatury. No ale jest i my musimy się męczyć z nim. No właśnie, przypomina mi się taka historia tak zwanych taśm prawd z Sowa i Przyjaciele 7 lat temu, kiedy przedstawiciele Platformy mówili, że taśmy te pochodzą z nieznanego źródła, to przedstawiciele PiSu mówili, że może i z nieznanego, ale przedstawiają obecny stan naszego kraju. Teraz mamy do czynienia z krążącymi po sieci mailami Michała Dworczyka i chyba nikt nie ma wątpliwości, że te maile są prawdziwe, bo przecież wielu polityków potwierdziło prawdziwość wielu tych informacji. PiS zasłania się także, że pochodzą one z niewiadomego źródła. Ale generalnie informacje zawarte w tych mailach są szokujące, już nie wspominając o sterowaniu Trybunałem Konstytucyjnym, ale o ustalaniu pewnych ruchów kadrowych. Myślę, że to jest naprawdę afera, w której w normalnym, demokratycznym państwie rząd podałby się do dymisji. Natomiast mnie ciekawi, czy w sprawie maili Dworczyka powstała jakakolwiek komisja śledcza, czy w tej sprawie toczy się jakieś postępowanie wyjaśniające, no bo przecież to jest skandaliczne. To, co się znajduje w tych wiadomościach, uważam, powinno być końcem wielu polityków, w których nazwiska się tam pojawiają. Nie tylko w ustabilizowanych zachodnich demokracjach taki rząd nie przetrwałby ani jednego dnia, ale myślę, że kiedy rządziłaby inna partia niż Prawo i Sprawiedliwość, a przecież w Polsce mamy partie, które szanują demokrację i praworządność, tak żeby po pierwsze może nie doszłoby do tego typu treści, wymiany treści, jakie my przeczytaliśmy w tych mailach, ale w ogóle gdyby coś podobnego wyniknęło, to na pewno taki rząd by nie przetrwał. Bądźmy szczerzy, każdy z nas, Arek, ma doświadczenie samorządowe, urzędowe i wie, że nigdy żadnych spraw na gębę się nie załatwia, a z treści tych maili wynika, że tam się załatwiają sprawy na gębę. Jest pewien problem, idzie się do innej instytucji i ustala się. No na przykład kwestia świadczeń dla kobiet urodzonych w 1953 roku, czy kwestia dotycząca linii przesyłowych, instalacji, które przebiegają przez działki prywatnych osób. To są konkretne pieniądze i w jednym i w drugim przypadku, które wpływają na budżet państwa, no przecież ktoś musi za to zapłacić, państwo musi to za to zapłacić. I tutaj w tych mailach widzimy, że rozmawiali sobie na ofie o tak ważnych państwowych sprawach, konstytucyjnych sprawach. No to jest skandal powiedzieć, to jest mało powiedziane, ale ja mogę wszystkich zapewnić, że kiedy my przejmiemy władzę, to przecież to jest żaden problem sprawdzić, mieć dowody na to, że tego typu maile są prawdziwe. No dzisiaj niestety wszystko jest w rękach rządzących. To oni mają służby specjalne, to oni mają możliwość wnioskowania o sprawdzenie autentyczności takich maili. No a dzisiaj się zasłaniają po prostu tym, czym mogą, czyli wpływami rosyjskimi i białoruskimi. No, w myśl treści jednej z piosenek, jak nie wiesz, co powiedzieć, to mów niewyraźnie. No i tak mówią, bo nie mają żadnej rzeczowej odpowiedzi. No właśnie to, co wspomniałeś, szokujący jest fakt, że ja rozumiem, gdyby ta afera wypłynęła w jakiejś szkole podstawowej, że uczniowie by wymieniali jakieś maile na temat nauczycieli, ale szokującym jest fakt, że za pomocą właśnie zwykłej poczty przedstawiciele obozu rządzącego rozmawiali o tak istotnych z punktu widzenia obronności, ale także podstawowych zasad funkcjonowania naszego kraju. No to są jakieś podstawy chyba... Ale w ogóle jest w urzędzie. Nawet komunikacji. W urzędach to czasem nawet podenerwuje, że wszystko musi być na piśmie, wszystko musi być potwierdzone, zatwierdzone. Pod każdym pismem masz litanie, pieczątek, ale tak wygląda kindersztuba urzędnicza, tak wygląda porządek. A tutaj mailem, słuchaj, załatwiamy sprawę. No, żałosna sprawa, ale niestety bijąca po kieszeni każdego, kogo dotyczyły te sprawy, które omawiali. To jak już mówimy o żałosnych sprawach, to zapytam takie pytanie. Kto jest największym komediantem polskiej polityki według Dariusza Klimczaka?
Arek, cały ten rząd to jest jeden wielki gang Olsena. I ja bym nawet nie chcę wyróżniać tych ludzi, którzy, przecież wiemy, no są takie nazwiska, w których oni naprawdę kompromitują się z każdą wypowiedzią. Natomiast najgorsze jest to, że oni prowadzą politykę w imieniu nas wszystkich. Wszystko to obserwowane jest w Europie, w poważnych instytucjach europejskich, ale także w innych krajach na świecie, no w tym w Stanach Zjednoczonych. I to jest kłopot, że ten gang Olsena rządzi naszym krajem, a komediantów tam nie brakuje. Opinię publiczną niezmiennie interesuje, czy opozycyjne partie demokratyczne wystartują w jednym bloku w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Jako wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego jesteś, można powiedzieć, w najwyższych władzach krajowych. Jak zapatruje się najwyższe kierownictwo Polskiego Stronnictwa Ludowego na wspólny start demokratycznych partii opozycyjnych w nadchodzących wyborach? To my zawsze szykujemy się do samodzielnego startu i to jest najlepsza rada dla każdego, kto się poważnie chce polityką zajmować. Natomiast musimy mieć świadomość, że jesteśmy zdeterminowani tym, co wymyśli sobie pan Jarosław Kaczyński i być może zostanie to poparte i przez prezydenta, i przez tą jego niezbyt stabilną większość w parlamencie. Jeżeli nastąpi zmiana ordynacji wyborczej, a na to wszystko wskazuje, zostaną zmienione okręgi wyborcze, nie tylko w granicach, ale względem liczby mandatów, no to będzie miało to wpływ na kształt tego, w jaki sposób się pójdzie do wyborów. No bądźmy szczerzy, jeżeli prawdą jest to, co przedstawił jeden z profesorów dla Onetu, że że będą okręgi pięciomandatowe do Sejmu, to wiesz, że realny próg wtedy to jest 18%. Więc wtedy, nie chcąc stracić tych partii, które uzyskują poniżej 18%, a to są wszystkie, można powiedzieć, oprócz Platformy w opozycji, no trzeba wymyśleć jakąś inną konfigurację startu. PiS, który tak naprawdę teoretycznie broni się przed tym, żeby opozycja się nie zjednoczyła, proponując taką ordynację wyborczą, zaprasza nas do jednoczenia się. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, proponuje, żebyśmy nie szli na raz, jak to się mówi w slangu piłkarskim, bo to jest błąd, tylko żebyśmy poszli w dwóch blokach, które są ideowo, merytorycznie spójne ze sobą, żeby centrum i centroprawica poszła razem, a liberałowie i lewica poszli razem. Wtedy nie tracimy skrzydeł. Ludzie, którzy chcą głosować na PSL-a, a są konserwatystami i może im się nie podobać część programu na przykład lewicy czy platformy, wtedy nie ma kłopotu. Głosuje na nas, bo wie na przykład, że na przykład Polska 2050, Centrum dla Polski i inne mniejsze partie, no także mają umiarkowane poglądy, nie są radykałami i tak dalej, i tak dalej. I w drugą stronę, ktoś, kto zawsze głosował na lewicy, bo jest progresywny poglądowo, no może być to dla niego kłopot, że jest osoba z PSL-u czy jakaś inny konserwatysta, no, który może na przykład programowo do niego nie pasować. No, to wszystko zależy od tego, jakie będą uwarunkowania. Dzisiaj dla mnie jest najważniejsze promowanie tego, co my mamy do zaproponowania, jakie mamy zaplecze merytoryczne, programowe i czy to, co my proponujemy, trafia do zwykłego Polaka, bez względu na to, jaki obszar funkcjonowania państwa czy część społeczeństwa reprezentuje. Na tym się trzeba koncentrować, a każdy, kto ma doświadczenie w sprawach wyborczych, wie, że tego typu decyzje będą podejmowane na pół roku przed wyborami. No tak, w mediach ogólnopolskich często przewija się takie hasło, że Donald Tusk jest liderem opozycji. Ja czasem odnoszę takie wrażenie, że z tym liderem opozycji jest troszeczkę jak z Dmitrem Samozwańcem, że nikt go nie wybrał, ale sam się tak nazwał albo ktoś go tak nazwał. Jak to jest z tym liderem opozycji? Kto jest liderem opozycji? Bo przecież dobrze wiemy, że niekoniecznie najlepszy piłkarz musi grać w największym klubie. Kto według ciebie jest liderem opozycji? No pewnie, tym bardziej, że z tymi piłkarzami jest tak, że
No, mogą trochę czasem na pozycjach się nie komponować. Natomiast no, my posługujemy się nomenklaturą, która jest przyjęta i utarta w innych krajach, w Anglii i tak dalej. W Polsce to nie pasuje. U nas nie ma lidera, typowego lidera opozycji. Na pewno nie jest takim liderem Donald Tusk, jeżeli byśmy spojrzeli na osiągnięcia. Bo jeżeli zobaczymy na przykład, kto doprowadził do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, jedynej konstytucyjnej funkcji w państwie, którą wybrała de facto opozycja w ostatnim 30-leciu, no to jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeżeli spojrzymy na projekty ustaw, które mimo że opozycyjne są przyjmowane przez większość rządzącą i są akceptowane w Senacie i podpisywane przez prezydenta, no to tutaj jedyne osiągnięcia ma lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. I gdybyśmy popatrzyli merytorycznie, po aptekarsku na fakty, no to nie macie w parlamencie, to nie masz wpływu praktycznie na nic. A nawet jeżeli masz największy klub w tym parlamencie, a nie potrafisz się dogadać ze wszystkimi, nie masz zaufania u wszystkich, no to ciężko nazwać się liderem opozycji. Ja tak na samym początku podkreśliłem, taka nomenklatura trochę nie pasuje do specyfiki polskiego parlamentaryzmu czy podziału partyjnego. Natomiast jakby się uprzeć i zważyć dokonania wszystkich liderów najważniejszych ugrupowań, którzy mają przedstawicieli w Sejmie i Senacie, to takim liderem pewnie najprawdopodobniej jest Władysław Kosiniak-Kamysz, bo on potrafi ich spiąć wszystkich i osiągnąć swoje cele. Super. I ostatnie pytanie. Tradycją politycznej szafy Arkadiusza Dąbrowskiego jest typowanie wyników Polaków na zbliżających się Mistrzostwach Świata w Katarze. Robert Skowron, prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, ufundował koszulkę z podpisami wszystkich piłkarzy, którzy wezmą udział w tych mistrzostwach, dla osoby, która poprawnie wytypuje. A wiem, Darku, że kochasz piłkę nożną, że byłeś czynnym zawodnikiem na różnych klasach rozgrywkowych. Zresztą nawiązując do hasła Łączy nas piłka, my także poznaliśmy się poprzez piłkę, bo na Mistrzostwach Polski Urzędów Marszałkowskich. Zatem, Darku, jakie są twoje typy na nadchodzące mecze z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną? No i pamiętaj, Arek, że jeszcze jeden mamy mecz do odegrania, bo pamiętam taki trudny mecz Łódzkie kontra Lubuskie, przegraliśmy 1-0. No i u nas ludzie to pamiętają jeszcze. Tylko, że problem jest tego typu, Darek, że ja już tylko wyglądam jak piłka. Ale mogę stanąć na bramce. Okay. No jasne, może nas kiedyś gościnnie doproszą do jakiegoś turnieju. To tak, z Meksykiem myślę, że zremisujemy 1-1. Z Arabią no, musimy wygrać 2-0. No i z Argentyną myślę, że skończymy bezbramkowym remisem. Dobrze, dziękuję Ci Darku bardzo. Moim Państwa gościem był Dariusz Klimczak, poseł na Sejm, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tym odcinku Politycznej Szafy, Szanowni Państwo, dowiedzieliście się, kto jest liderem opozycji i dlaczego, ale także dowiedzieliście się, że nie tylko na polskiej wsi nie lubią PiSu, że te wzburzenie ogólnopolskie jest coraz większe i że niestety światełka w tunelu nie ma, będzie coraz gorzej, jeżeli oni ciągle będą rządzić. Dziękuję Państwu bardzo. Dobranoc.